Cześć, witam was ponownie w grze Half-Life, dokładnie mówiąc, w dodatku do gry Half-Life Blue Shift. Lecimy dzisiaj dalej, idziemy do południowego, chyba, jak dobrze pamiętam, tunelu. W którym to, no zapewne nie będzie ciekawie. Leżeć. Cholera. Kurde, jakie lagi, no come on! Serio, to nie jest jakaś wymagająca gra. Oh yeah! Ale lagi, ja pierniczę, słuchajcie. No masakra. Strasznie, myślałem, że w 130 FPS-ach da radę nagrywać, ale mimo wszystko nie. Dalej są niewielkie problemy. O, mamy broń od gościa. Gdzie amunicję, no. O. Czyżbym to przesuwał? Aha, góra, dół. To nie, na maksa w dół. Okej. A tamto też w dół. Banał. Dobra. Trochę wyżej, bo ja muszę na tą drabinę wskoczyć. I teraz jeszcze tą beczkę sobie musimy tutaj przesunąć. Okej. No i generalnie. O, to chyba nie wyjdzie. A, dobra. Ogarniam. To ma iść tu, a to ma iść wyżej. No, mniej więcej na tym poziomie. Przejdźmy sobie z drugiej strony. Op. Taki tam. O, oh shit! Mały parkour. O, brakowało, bym zleciał. Dobra. Okej. To nie brzmiało zbyt dobrze. Safe. Shit. Nie wiem, co tam się dzieje, no ale. The fuck! Spadamy stąd. Oh shit. Okej. Dobra. Wiecie co, słuchajcie, ja mimo wszystko zmienię tego frapsa na tego lepszego, bo 30 FPS to jest troszkę za mało. Ciężko się gra w taką FPS-ową grę, także widzimy się za chwilę. Okej, jestem z powrotem z wami. Już powinno być ciutkę lepiej. Jesus! Tego się tu nie spodziewałem, skubańca. No dobra, niewiele nam amunicji zostało. Jasny gwint! Nerny świat! No dobra. Tu wejść nie możemy. No a tu musimy zejść. O! No proszę.
Co mamy tutaj? Nic. Mógłbym na dół zeskoczyć, ale w chwili obecnej jakoś nie mam ochoty. Tu sobie wskoczymy. Zakręciliśmy wodę. Tu musimy chyba przebiec. Chyba, że coś tu na dole jest. Żeby to wyłączyć, zamknąć. Mamy kolejny zawór. Zerknijmy jeszcze, co jest tutaj. Shotgun. Ekstra. No sorry, to ty już nie żyjesz. Bo wszystko, weźmy sobie pistolet. Jest zamknięty. Okej, okay, już możemy teraz bezpiecznie tędy sobie przejść. Okej. Okay. No come on. Dlaczego nie? Winda będzie zjeżdżać. W takim razie... Oh no. Wysadź to. Dobra, już nie mogę przeładowywać. W takim razie wracamy. O shit. Okej, udało się. A zobaczmy, czy ta woda coś robi? Mi? Nie. A jest to coś? O, chyba niestety nie. Żadnej amunicji ani nic. Nie. Nic nie poukrywali tutaj niestety. Dobrze, wejdźmy zatem na górę, wróćmy tutaj. No, ale tu jest dalej niebezpiecznie. Że tak to bym ujął. Tutaj w miarę jest stała woda. Ale tu też nic nie ma. Ale tu można było wejść na zbiornik. Ale to wyżej to ja chyba byłem jeszcze, nie? Nie byłem. A to ciekawe. Bardzo ciekawe miejsce. Aha, cholery jedne. Tylko... Czy jest... Aha, rzeczywiście jest sens tam skakiwać, bo... Tam jest jakiś tunelik. Teoretycznie tam mógłbym chyba zaskoczyć na dół, przepłynąć dalej. Ale... Cholera, no właśnie nie wiem, co teraz robić. Czekajcie, ja sobie tutaj zasejwuję. Wrócimy się... tutaj na dół, bo jestem ciekaw po prostu, czy tutaj... Come on. Czy tutaj coś było rzeczywiście do zrobienia, czy nie? Oh my god. Jakbyśmy skoczyli tutaj. No to jest bardzo płytko w ogóle, widzę. A, tu się chyba zabijemy. Chyba, że... Off. Czyli ewidentnie musimy tam iść na górę. Musimy się wrócić. I iść na górę. I dopiero wtedy ewentualnie wrócić. Wrócić tam. Uhuhu. No dobra, co my tu mamy? Oh my god! Dobra, teraz będziemy mogli spokojnie sobie stąd wyjść. Okej, teraz to... O, come on, znowu mi się ta... konsola włączyła. Okej, coś wzięliśmy, znowu amunicję, bardzo mnie to cieszy.
Zegary, jakieś pierdole przycisków tutaj szczególnie nie ma. Amunicja do shotguna. Jasny gwint. Nienawidzę ich. Rąbany, skubany. Dobra, po tej rurce musimy tam na dole chyba przejść. Na to by wychodziło. Ups. Okej. Co to kurde jest? Aha. Come on, tyle headshotów dostać. Jezus Maria. Oh, there's another one. Okej. Coś jeszcze tu jest, bo słyszę. Ale chwilowo nie widzę. Więc teraz pieprzamy dalej. Dobra. Chwilowo z głowy. Wszystko ładnie. Saving. I lecimy dalej. Cholerny gnoj. O nie, o nie. Gdzie to ścierwo? Cholerstwo. Hell! Mielibyście jakąś lepszą broń. To jest dalej wyłączone, czyli musimy tutaj. Pierdzielone gówno. Cholerne ścierwa. I hate you. Żyćka się przyda. O, byliśmy tu, dobra. Czemu tego nie da się rozpieprzyć? Ja pierniczę, jakie lagi. No słuchajcie, no nie mam pojęcia, co się dzieje, ale ja tutaj nie jestem w stanie już naprawdę nic wymyślić. Okej, byliśmy tutaj. Teraz musimy oczywiście na górę chyba pojechać, nie? Czyż nie? To muszę zepchnąć, a nie zestrzelić. Jestem genialny. Zaraz wszystko się rozpieprzy. Jeb tam, kurde. Dobrze. Bardzo dobrze.
Weź, zmienimy sobie windę. Czy moglibyśmy tak naprawdę skoczyć do wody? Chyba nam by się nic nie stało szczególnie wielkiego, ale... Ale lepiej windą. Poprosimy na dół. Okej, jedno jest rozwalone. Także bez problemu możemy się tutaj przedostać. Pierdziele nie gnoje. No ciekawe bardzo, że kurde ich nie trafiałem, jak ich trafiałem. No ale to jest niestety to. Captive... Coś tam. Freight. Generalnie to na pewno nie byli nasi znajomi, to byli nasi wrogowie, których za chwilę rozpieprzę. Okej, no i lecimy. Zaczyna się znowu walka z wojskiem. Jesus! O, was posrało, to były maszynki, nie? Ja pierniczę, co ja mam z tym zrobić? Okej. Idziemy tę stronę. Oh yeah! Revolver! Haha, jak na filmach! Dobra, ale zanim tam zejdziemy, to jeszcze... Holy shit! Aha. No to w sumie tyle na ten temat. Mater Dei! No i już nie wrócimy. Come on! Jaka dziwna muzyczka. High temperature, oh god, oh god. Poczułem na własnej skórze. Będziemy mieć już niestety do czynienia z wojskiem, więc musimy no uważać. High temperature. Niedobrze. Niedobrze. Cholera. Jest zawór. Okej. Oh no. Okej. Cholera. Ta woda zaraz będzie pod napięciem. No to szczegół. Spieprzamy z niej. A, shit. Dobra, w tym pistolecie widzę, że będziemy musieli troszeczkę oszczędzać. Ten rewolwer jest najlepszy, kurde. Najbardziej skuteczny. Ale może weźmiemy shotguna. Nie będę lepiej rozwalać. Dobra, jesteśmy na górze. Ty cofaj się. Banał. Okej.
nie tu. Shit. Tak, wiedziałem po prostu, wiedziałem, że... Najlepsza broń. Szkoda tylko, że do niej zawsze jest tak mało amunicji. No ale co poradzić. Dobra. Dziura w podłodze, nie podoba mi się to. Shit. Słabiaki. Czemu w tych pieprzonych... W kartonach nic nie ma, come on! Nerny świat. O, tu mamy chyba iść docelowo, więc... Cofniemy się jeszcze tutaj. Albo i nie. Ciężko wyczuć, powiem wam szczerze. Dobra. Jesus! Kolejnego słyszę. Okej. Zapiszmy. Tego rozwalać lepiej nie będę, aczkolwiek zobaczymy. Myślałem, że to coś się nam odkryje, no ale... Nie szczególnie. No i dobra, teraz możemy tak naprawdę iść dalej. Tam, gdzie jest prąd. Troszkę nas poraziło, ale... Jakoś niespecjalnie... Matka święta, dobra. Okej. O, możemy przesuwać. No to w takim razie się chyba musimy trochę pobawić w przesuwanie. Come on. No, musimy tutaj wskoczyć do góry. Tak więc ewidentnie. O kurde. Ten mały na bok. Ten większy tutaj. Come on. O, Jezus. Co do cholery? What the hell? Czemu tam nie mogę wskoczyć? O kurde, no.
Come on! Spróbujemy w takim razie. O! Teraz. Tu nic nie widzę. Latarka. Noktowizor. Cholerny świat. Idziemy tyłem w takim razie. Nic nie widzę. Nie mam zielonego pojęcia, dokąd idę. Idę w stronę dźwięku. Cholera jasna, nic nie widzę. Serio? Jump down. Chwila, to jest... tutaj nie będzie tego. Shot team. Flashlight F. Kurde, come on! Teraz to bez problemu. Teraz to bez problemu. O, tutaj jest kratka. Dobra. Skin przepadnij. Dobra, dobra. Przesuńmy to. Come on. High temperature. Oh shit. Wojsko. It's not good. Zbroimy się najpierw. Się nigdzie... Aha, jestem po drugiej stronie, ale to szczegół. Czy ja wziąłem jakąś dodatkową broń? Niestety nie. Okej. Oni są ze mną, czy nie? Tak, niestety nie. To już wiemy. Wojsko nie jest z nami. If you were trying to reach the freight yards in hope of escaping, then just forget about it. The military is rounding up everyone and everything they can find. They're either killing them or bringing them to or questioning. A colleague and I came up with our own plan for escape, and we were on our way to one of the old prototype labs when we ran into them. But listen to me. If you still want to get out of here alive, your only hope may be to find my friend. If you can get past the soldiers, find Dr. Rosenberg. With him, you may have a chance to get out of this place. Okay. No cóż, doktorek umarł, a my lecimy dalej, ale już w przyszłym odcinku. Póki co, dzięki serdecznie za dołączenie tego odcinka. No i oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się, pa pa.